Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie obkaszać pszenicę. Pszenica na dzierżawie, która była wzięta rok temu. Właśnie to była zasiewana przez mnie pszenica na tych dwóch kawałkach, bo to jest jedna działka, tylko mam przydzielona, wiadomo, dobra. Więc no, potencjał będzie, mi się wydaje, dobry. Więc co, wsiadamy do bizona. Wsiadamy do bizona, lecimy. Jadamy, odpalamy. Dzisiaj późno nagrywany odcinek, ale bo to w polach, na łąkach można powiedzieć. My jedynką chyba będziemy chodzić, co? Oczywiście na słomkę, czekajcie, jeszcze jedną rzecz sobie ustawię na samym początku. 56 chowa, za mało dla mnie. 80, dobra, nie będzie, lecimy. Mierzamy piękny ban i kosimy. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. To jakoś tam kazał materiał sobie leci, bo wiecie, po rzepaku to nie wiedziałem, czy będzie. O, po rzepak. Rzepak został wysypany do garażu. Mówię tutaj, to było szczepa. Leciutko z hakiem, tam 8 coś, 500 kilo sprzedałem, 556 dokładnie, sprzedałem 800 złotych. I tylko szczepa ta niebieska została, zostało mi tam, jak się nie mylę, jak się nie mylę, Państwa nie mylę, 7960 kilogramów jeszcze rzepaku, więc źle nie jest, bo trochę powinien zadowolnić mnie za to. I tak mam taką maskinę właśnie po tej pszenicy prawdopodobnie w 50% chyba się będzie rzepak na tej działce i zobaczymy wtedy takiej duże prawdopodobieństwo, ile możemy zrobić z takiego pola, bo to jest chyba ponad hektar pola, jak się nie mylę. Więc byśmy wtedy wiedzieli, czy jest sens taką ogólnie rzepak po prostu siać, tak? Więc zobaczymy jak. I wtedy będziemy mieli wszystko, będziemy wiedzieć. A wtedy będzie taki jeszcze modzik dodatkowo wrzucony, który znalazłem na internecie. Jest też ciekawym właśnie modem, który daje albo staty w roku, albo zyski w roku. Będziemy powiedzmy będziemy połowę statni, albo będziemy może zabrać dwa razy więcej niż zazwyczaj. Znaczy będziemy zbierać zazwyczaj dwa razy, czy dwa i pół razy, albo będziemy tylko zbierać połowę tego, co może być możliwe. Więc powiem szczerze, zajebisty mod. Tylko teraz nie chcę już manewrować z tym modami w tym momencie. Nawet ładnie chciałbym po prostu to zrobić już po na siewach ogólnych i tak dalej. I zobaczymy na przyszłość. Tak to będzie, na razie dzisiaj nie wgrywam, bo szczerze nawet nie sprawdzałem tego nic, bo przyjechałem tylko po 9 godzinie wieczorem z łąki. Więc no troszeczkę czasu spędziłem na łąkach dzisiaj, ale będę mam porobione. Jutro tylko zbieranie, znaczy dzisiaj, na pewno na razie wszystko będzie dobrze. Zbieranie ciana kostki i będzie nie pasowanie, tylko że będzie zbieranie szczepą przetaw, więc troszeczkę ten dzień będzie na pewno pracowity, chociaż te dwa dni teraz obecne, które właśnie mam, też będzie dość intensywne, bo od godziny pół na 10 rano jeszcze pojechałem w wyjazd, tak dalej, bo pół na 10 do godziny mnie zebrać 15.30, co cały czas na wądzaniu. Dość intensywny dzień. No dobra, jeszcze przyjechać, zielonki nawieźć, bo brak paszy, powiedzieć taki jest. Więc coś trzeba budować bydło. Pojechałem po zielonkę, bo krzątnąłem i pojechałem jeszcze dalej.
grabić. Mój baciak przyjechał, pojechał jeszcze na jeden dział, trochę dalej oddalono ciąć, a ja już sobie tutaj bieżąco czy pojechałem pograbić tak właśnie siano wspomniane. No ale szosa nie robiłem nic, bo to bez sensu, może za dużo tego może będę rzucał. Więc wiecie, no szosy są tylko dla mnie takim wyznacznikiem, że wiecie co się dzieje u mnie na gospodarstwie, można powiedzieć. O, na styk pojechałem, dobra. Chyba i pierwsza szczepada spywana. Na pewno pszenica będzie bezpośrednio sprzedawana, tak? Więc tutaj naprawdę nie będę magazynował, bo nie mam silotu, tak? Silosy dopiero będę stawiał prawdopodobnie 100 tonowe. Od razu. Znaczy inaczej, pewnie całościowo będą 100 ton, będę pewnie miał ile syku. Pewnie podejrzewam tak gdzieś 2-3 silosy, 30 ton. 1/10 może w tym stylu. Sobie zakupię. Ja nie wiadomo, to się wiąże też z kosztami. Używane silosy patrzyłem 100 tysięcy za ton. Ja się zdziwiłem, naprawdę, bo ja kocham, że za 4 tysiące można znaleźć silos 100 tonowy. Więc naprawdę, że miał pieniądze, w tym momencie sam pojechał kupił. I tyle ton, to co mi nie potrzeba, takiego silosa. Ale więc bez sensu, nie na tych dół. Ja patrzę tak sobie, na silos 25-tonowym, to jest takim już max, w takim silosie. Muszę takie widzenie inwestować w końcu na gospodarstwo. Także teraz, jeśli jeszcze też nie wiadomo, czy jest sens inwestować takie pieniądze, jakiekolwiek pieniądze, przy obecnych tutaj problemach gospodarczych ogólnego formatu. No wiadomo, zielony ład, itp. itd. To też nie jest różowo, więc jasne, nie wiem, czy tak będzie w stanie taki większy inwestować. No zobaczymy. Się rozbija trochę kasy. To się będzie taka też inwestować. Ale mam duże klepiska, to więc wtedy jeszcze muszę jakoś nawet nie się przejmować. Wiesz, tak patrzę w tym roku, jak nie popada do pewnie raczej poezu. Nie popada, to raczej też nie będzie sensu pewnie co zbierać w ogóle kombajny. To pewnie trzeba nie kwaść kosiakami. Mierzy to pewnie ściąć kosiaką, żeby po prostu nie robić zbytniego, że tak powiem, przepału paliwa i takich pieniędzy na wynajęcie kombajnu, tak więc. A trabalno nie tylko u mnie, bo pewnie nie mówię o większości, ale pewnie połowy pewników tak będzie. Lepiej, żebym się mylił. Lepiej, żeby padał dzisiaj. Nie wiem, po końcówki maja tu jeszcze tam te głosy. Tam jakieś tam coś tam w tej wody zapytu, nie chociaż tam połówka tych głosów będzie miało wody. Tego ziarna to jeszcze nie będzie tak źle. Ale wiadomo, nie od nas zależne. To będzie ciekawy ten sezon. Tamtym akurat zbytnio nie wypalił ten sezon, ale nie to inaczej. Nie był plon jakim chciał, ale wiadomo, chyba tak musiało po prostu być. Zawsze troszeczkę zabrało. Liczył człowiek na dużo więcej, ale zebrał to zebrał. Nie jest tak licznie. Mam nadzieję, że ten roku tak aż źle nie będzie, bo mimo ci ziemia trochę miała. Mówiło to, bo będą to było bez mezokowo tutaj powiedzieć, ale koszczoną uprawę. Więc tej wilgoci troszeczkę zatrzymało w ziemi, więc zobaczymy, czy to tam coś teraz będzie, ale wiadomo, głos sam w ziemi to nie ciągnie, jednak tylko, jak ktoś mówi, łodyga tylko to ciągnie, a jednak ziarno ciągnie już zewnątrz wodę polewać, co się mówi, ratować zboże na siłę, to też nie będzie sensu, nie, ta zwierzę, nie wiem, już meczkowozem i polać wodę. No to już egzaminu nie zda. Dobra. Nie mam. No powiem szczerze, to reszta nie sypie. Nie myślałem o tyle, że będzie, szczerze mówiąc, tej pszenicy, więc no trzeba się wysypywać. Trzeba się znowu wysypywać, no że tego nie wystawiałem, jeszcze nie chowałem. Więc o, bo zaczynamy się przestawić, bo ja go postawię, nie. Bo inaczej taka rzeczka stała, ale dobra, tu już tam małowany, to jest moja noga dojazdowa do drugiego pola, więc tutaj nikt mi nie będzie jeździł.
trochę ewentualnie, wiecie, musiałem tak ustać, żeby mieć gdziekolwiek ustać możliwość wysypu bezpośredniego na przyczepy. Ale jeszcze sobie nie objedziemy je raz bądź dwa i wtedy sobie jadę normalnie ususem tutaj na pole i też będzie elegancko. Fajnie to wygląda, jest tutaj no, dość nowy potencjał, bo widzicie, że mamy 43%, 3,5 parę tony po wysypie 50% zboża. Więc naprawdę ta pszenica ładnie powinna oddać. No wiadomo, soma też będzie padła sprzedawana, ewentualnie mnie na obłoń, bo jeszcze na obłoń też mógłbym powiedzieć tak dwuznacznie, bo tego obłońka mam tyle, że sam nie mam co z tym robić. Wiesz, tak myślę, że tutaj pod rzepak raczej ten obłońnik będzie wykorzystany. Tylko, że swoim użytnikiem to ja się chyba zalepię. No ale wiadomo, rzepak dopiero będzie w sierpniu. Więc mam nadzieję, że ten tak powiedzmy miesiąc będzie teraz tym polem leżał odłogiem. Ewentualnie potarżujemy sobie tutaj. Albo pogrzebajemy, zobaczymy, co tam finalnie wyjdzie. Lepiej, korzystniej. I wtedy będę wiedział, czy to nie dawał ten obornik, czy będę miał swój użytnik, czy może coś zakupię jakoś pieniędzmi. Właśnie powiem tak, no nie wiem jak te młode jałówki teraz, prawdopodobnie już będą tak wycielone. Będę dawać mleko? No, może jałówki, no już. Jałówki po wycieleniach faktycznie można powiedzieć. Więc zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądało. Jestem sam ciekawy, tak? Pod tym względem. No ale muszę też mieć z tyłu głowy, że mam trochę pieniędzy do oddania. A więc no, będzie troszeczkę może ciężkawo, ale damy radę. Ale teraz patrząc na tą pszenicę, że jeśli jak tu jest taki kawałeczek pola i ja mam no już dość sporo uposzone, to aż tam się ile tej pszenicy tam będzie sypało. No, będzie ciekawie. Na 100% nie dojedziemy w jedną stronę. Właśnie tutaj dokładnie zobaczymy. Finalnie widzimy, będę chciał to skosić i ten kawałeczek skosić. I wpaść właśnie tam. Zobaczyć jak to będzie wyglądało. Ojojoj, mijaczka robię. Jak to będzie finalnie wyglądało. Ale patrząc na to, to mówię, nie ma opcji nawet, że ja wezmę i dojadę do końca. Więc ciekawie będzie. Naprawdę będzie ciekawie. Ale w sumie dobrze, bo im więcej zrobię, tym szybciej poddaję. Tak jak wspomniałem rodzinie, to już się dogadałem, że oddam po sprzedaży buków, więc się nie martwię. Więc ewentualnie to tylko te banki. No i chciałem skończyć już płacić ten kredyt z gospodarstwa tego ciągnika. No ale patrząc na ten potencjał klonowania tej pszenicy, myślę, że ten samej pszenicy raczej zrobię. Mimo tego, że właśnie na to kosztuje pszenica, może po to siedzę. No to i tak już jesteśmy w nowym plusie. No bo tego kredytu jeszcze nie zostało i no tam 14 i bodajże 3, czekajcie, chciałem zobaczyć. A zobaczymy. Dokładnie inne tego wszystkiego jest. Tylko. No mamy tak, 14 i 4, czyli z pewnością 20 tysięcy mamy jeszcze kredytu. Bo tutaj to nie patrzę, chociaż tu jeszcze widzę, bo mamy kredyt. 10 tysięcy. Nie pamiętam na co ja mam. 12 miesięcy jeszcze. Chyba na ciągnik. Nie na ciągnik, nie. Nie będę zadbał. No powiem, tu mam te 100 tysięcy, które daliśmy na byki, na rzekę ziemi i byków. Można powiedzieć. To zostało mi jeszcze 33 miesiące. Jest trochę jeszcze tego spłacania tych kredytów mamy, ale fajnie, bo ten modlik jest dużo bardziej precyzyjny niż my tak mieli, wiecie, farmingowego mają kup, wtedy byśmy tylko odsetki płacili, a byśmy z kapitału nie spłacali. Tutaj fajnie ten kapitał się spada, to myślę, że no lepiej to odzwierciedla dla prawdziwą
myśliwkę, tak? Więc no... Ma bardziej realną, ale to chyba tak realnie to z tego nie idzie zabić. Ale jak najbardziej to fajnie wygląda, byle w moim uczuciu, że jak te kapitał i odsetki idą, więc myślę, że te pszenice te 3 kredyty powinniśmy spłacić w 5%, a my na mnie ten skrót gospodarstwa i te 20 tysięcy tam, te całe 20 tysięcy tam niespełne co jest, więc no nam się to w miarę ładnie to spiąć, chyba 60%. Nie ma tragedii. 15 po 10, czyli mi się będzie uda jakoś to fajnie ogarnąć, bo mówię, trzeba stracić to wcale wcześniej, bo się tak obojętnie powiewać. Nie na pole zapiega, lecę wypaszeniem, więc no jest ciekawie. Właśnie zostaje mi w realu zabienie, tak, będzie to ma zbana, misiano zrobione, no i zostaje mi zrobić gnoj, leżować raczej bezpośrednio tu pojedzę i powinno być elegancko, leżować będą na filmu przyjechać, byłoby bezrokowo, bez poszczoną, prawda? Nie lubię słowa bezrokowo, bo to jest bezrokowiec, to jest prawo, bo jest uprawa uproszczona, bo. Więc no zobaczymy jak to wszystko finalnie mi wypali, bo już mam siane południki, tak? No i zostało mi jeszcze tam 2 hektary niespełne do zasiania tu bliżej domu, zresztą wchodzić na tej wiosce, tu mieszkam, zostało mi 2 hektary do zasiania i już wszystko mam ogarnięte, nie tylko otwory małopolskie i itp. itd. Wiadomo jak to się mówi, tak, odchwaszczanie, nie odchwaszczanie, przez podówki kupić jeszcze i wszystko będzie elegancko. Dobra, tak? Jeszcze jedną stronę się tutaj jakoś cofniemy, raczej już będę zawracał, po prostu my cofniemy. Albo tak, no teraz patrząc na ten potencjał prądu, to jest ładna dzierżawa, 430 tysięcy, ale widzę, że to będzie miało sens do wykupu. Z tego względu, że jest to naprawdę fajna dzieweczka. I no, chciałbym to fajnie to ogarnąć i poprosić tego właściciela, żeby jak będzie ewentualnej sprzedaży, no po prostu sprzedał mi to, żeby po prostu nie szukał już innej dzierżawy, innego wykopu pola, bo to fajnie, jest. Bo to fajnie to pole wygląda. Dobra, lecimy wysypać, zobaczymy jak tam pójdziemy, sobie pojedziemy w jedną stronę, zobaczymy czy się to uda w ogóle jakoś to ogarnąć. Ale wątpię. 50% jak to będzie jadę w jedną stronę. No zaraz jak pojedzie. No przyniczka ładnie się sypie. Przydałaby się taka inna szczepa jeszcze. Muszę popatrzeć na oliksie gdzieś. Bo tak pojedziemy teraz od prawej strony, może pędzy, bo to będzie takie wycięcie przy tych budynkach, może wtedy będzie możliwe takie coś, żebyśmy dojechali w jedną stronę. Nie wiem, zobaczymy. Raczej nie będę startował chyba po długości, nie będę się teraz wycinał nic, tak się po prostu wjeżdżam bezpośrednio i zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Cały odcinek przed tym skoro będzie prawdopodobnie się na kosy, no to dzisiejszego sezonu początkowego można powiedzieć, czyli następnego odcinku się na kosy, bo szczerze nie wiem czy na 100% nie uda mi się ogarnąć tego, żeby o Jezu, żebyście mieli ogarnięte to wszystko i się mogli gdzieś inne nie ma zrobić. No nie uda mi się, to jest na 100%. Więc będzie trzeba coś się improwizować. No ale mam nowe dzierżawy. Nową dzierżawę. Mam właśnie ją. Więc myślę, że tutaj będzie fajnie to też wam pokazać. Ale tak, bajzonek fajnie daje radę. Drugi sezon leci bajdonek i szczerze na razie nie będę wymieniał, znaczy inaczej nie będę planował, podejrzewam jeszcze przez 3 sezony co najmniej tego bizona wymieniać, bo raczej areał tak mocno nie będę zwiększał, bo mi aż tak mocno nie potrzeba, jeśli kupię takie śmieszne pola, które panowie wiem, że bizon da radę,
Mam fajną działkę na łuku, do kupna, szczerze mówiąc. No to mam 37 tysięcy kosztuje działka. Więc to jest po prostu do kupienia już, bez żadnej dzierżawy, bez działka, tylko się chce sprzedać. Ale jako taką chętnie, bo ziemię nie mam, więc no uprawia, ale myślę, że chciałbym po sprzedaży pszenicy, rzepaku, no to raczej zainwestować te płody, bo to jest grzechem na mnie, by było nie kupić na, jak to się mówi, na vis-a-vis gospodarstwa pola, które no dość fajnie wygląda. Ale zobaczymy finalnie, jak to wyjdzie, bo to też nie będzie tak łatwo, można powiedzieć, zrobić. Bo jeśli pieniędzy nie będzie, to wiadomo, że może mieć nie wiadomo co robić, a i tak nie będzie można sobie tego marzyć tak. Kupić. No to muszę trochę wysunąć, tak patrzę, bo tak miałem na rzepak stawiony, ale teraz muszę chyba przestawić. Będzie chyba git. Na 34-38%. 3. Dobra, nie wiem dalej. Zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że tam mogę chyba czego inkiela będzie, ale trochę troszeczkę słabiej widzę leci. Może mi się tylko tak, mam takie złudzenie, bo to jest dużo dłuższe pole niż tamto. Ile dlatego może tak być? Takie złudzenie, powiem, optyczne. Jak to na nie widzę, no to się zaraz okaże. No ale patrząc, no też nie ma tragedii. Te pole jest szersze, więc tutaj jest tak dwa razy to wszystko. Tak, na pewno pojedziemy teraz prosto, wytniemy sobie ten minkielek, bo ewentualnie, żeby można przejechać już ususkiem tutaj i wtedy będziemy mogli sobie jakoś tutaj powoli myśleć, jak to ogarnąć. I się to pozem. No na pewno znajdziemy, tutaj już nie ma innej opcji. Łajkuję tą kierownicą, teraz nie wiem, czy to będzie teraz miarę prosto. Nie. Tu musi bardziej w prawo skręcać, tego że widzę. I wtedy będzie mnie jakoś miarę prosto. Bo też wiedziałem, chcę też mieć miarę fajnie prosto, bo chcę mieć te pokosy miarę fajne dopasowania, tak? Żebyśmy takiej tutaj kichy nie mieli. Więc no. Musi to być miarę fajnie obrobiony. Mniej więcej tak. Wiadomo, jak się to wetnę, jakoś to będzie elegancko już później. W mniejszym czasie do tego, no mamy 68%. 68%, czyli nie mamy, jest mniej niż przewidywałem. Ale czy to jest źle? Chyba nie. Bo jednak i tak byśmy chyba te dwa zestawy takie mieć ściągnięte tutaj z tego pola, więc no nie ma tragedii. Nie ma tragedii i będzie elegancko teraz. Normalnie bizon nałożyłem pszenicy. Fajnie to wygląda. Fajnie to mieli tą pszenicę. Ten bizonek i jest miodzio. 75% mamy dojechane. I jest elegancko. Dobra. Nie jest źle. Kuźwa. Pewnie nie jest źle. Tak w rzeczywistości teraz rzucę zboże, bo to będzie elegancko. Dobra, zobaczymy. Mogę zobaczyć ile to ma hektarów dokładnie. 2 hektary. 2 hektary to ma całość. Więc no nie ma tak źle. Panie HT93. Dobra, nie będę przedłużał dzisiejszym odcinku, bo to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to co w ogóle pamiętać, dzięki za oglądanie, śmierzę do tego odcinka. Na razie, cześć.